jesteś tutaj jurorką w konkursie dokumentu. Jakie są to filmy? No jestem zaskoczona w sumie poziomem na plus, bo większość filmów jest dobra. Tak procentowo mówiąc, to 60% filmów, czyli powyżej połowy, to są filmy na dość wysokim, a niektóre nawet na bardzo wysokim poziomie. Także nie mogę powiedzieć, żebym była rozczarowana. Oczywiście zdarzają się też takie filmy, które w ogóle do mnie nie przemawiają, ale poziom jest dość wysoki tej mojej sekcji. Widzisz jakąś różnicę między polskimi dokumentami a innymi zagranicznymi? Czy polskie dokumenty się wyróżniają pozytywnie na tle innych filmów? No dokument zawsze był w Polsce silny, nie? Także jakby te polskie dokumenty na pewno nie odstają, a nawet powiedziałabym, że się wyróżniają. Przynajmniej takie jest moje odczucie i to pod względem jakiejś wrażliwości na bohatera i podejścia do tematu i wszystkiego. Także jestem tutaj z tych polskich dokumentów zadowolona. Ale chyba co najciekawsze to jednak obcowanie z tym jury. Przebywanie z facetem, który dostał dwa Oscary za filmy dokumentalne, z Wilmoszem Żigmoszem, też laureatem Oscara. No śmiejemy się tutaj cały czas, że sami Oscarowcy. No ale to jest super fajne, móc z takimi ludźmi siedzieć dzień w dzień. My jednak z tobą spędzamy bardzo dużo czasu, bo mamy 3 do 4 godzin projekcji, a potem za każdym razem, po każdej projekcji dyskusję. No to jest coś, co na pewno bardzo dużo mi daje. Znaczy jakby ja się czegoś uczę od tych ludzi. To jest w ogóle taka cecha chyba tego festiwalu Camera Image, że tutaj jest mnóstwo takich bardzo ludzi, którzy naprawdę dużo zrobili fajnych rzeczy i jednocześnie można z nimi pogadać. Ja jestem tym całkowicie zaskoczona, że na przykład zauważyłam, że super mi się rozmawia z Edem Lachmanem, operatorem, i jest coś takiego, że jakby ciągle sobie gadamy o filmach, o tym, co on zrobił, o tym, co ja robię, i jest jakaś taka bezustanna wymiana. Zawodowo wydaje mi się, że mi bardzo dużo daje ten pobyt tutaj. To jest niezwykle światowy festiwal. Ja jestem zaskoczona, bo ja byłam w Toruniu na tych edycjach pierwszych jako student i już wtedy to był dla mnie jakiś powiew w ogóle zupełnie innego świata. Pamiętam, że wtedy zobaczyłam po raz pierwszy Przełamując Fale, odkryłam von Triera z całą grupą studentów. To był dla nas jakiś w ogóle szok. A teraz tu jestem po latach znowu i tak, ten festiwal, powiem szczerze, nie odstaje od europejskich festiwali. Nawet powiedziałabym więcej, no bo na europejskie festiwale tam się liczą aktorzy, przyjeżdżają gwiazdy, nie? No właściwie co nas te gwiazdy? No można się taką gwiazdę popatrzeć i tyle. Tutaj też był Keanu Reeves, no i co? O wiele jakby bardziej fascynujące jest to, że to jest festiwal prawdziwych ludzi kina. Tych operatorów, tych ludzi, którzy to kino znają od kuchni. No dla mnie, jako dla reżysera, to jest fascynujące przeżycie. Zupełnie fascynujące. Ile ja się anegdot nasłyszałam, jak się pracowało z Soderberghem, jak się pracowało z tym, jak się z Herzogiem. No to jest jednak no, niepowtarzalne. Także ja sobie bardzo to cenię. A powiedz coś o swoim nowym filmie. Nie chcę za dużo zdradzać przed wejściem filmu do kina, ale wszystkim się kojarzy to jednoznacznie, że to jest jakiś społeczny film o dziewczynach, które są utrzymankami facetów. Gdy tymczasem w sumie ja zrobiłam film o kobiecej intymności i o kobiecej seksualności. Zrobiłam film o 3 kobietach, w głównej mierze jednak o Juliette Binoche, która gra dziennikarkę, która po prostu pisze artykuł na podstawie wywiadów, które przeprowadziła z dwoma takimi dziewczynami. I tak jak mówię, aspekt społeczny w tym filmie jest ważny, ale on jest drugoplanowy, bo to jest jakby dość oczywiste, dlaczego one to robią i tak dalej. Ja tego nie oceniam. Z punktu widzenia ani moralnego, ani etycznego nie czuję się w ogóle nawet powołana do oceny takiego czegoś, ja po prostu to opisuję. Natomiast film jakby nie jest o tym. Film jest, tak jak powiedziałam, o kobiecej seksualności, o kobiecej intymności. Tak. A kto tam jeszcze gra oprócz Juliette Binoche? Gra też francuska aktorka młodego pokolenia, Anaïs de Moustier, która dostała nagrodę w Karlowych Warach dla najlepszej aktorki, która jest taką wschodzącą gwiazdą francuskiego kina. Mówi się o niej druga Isabelle Huppert, bo rzeczywiście ma piegi, jest coś podobnego też w sposobie gry. Ona zresztą debiutowała z Huppert na ekranie w filmie Haneke. Ma 14 lat. Dziewczynę z Polski gra Joanna Kulik. No i jeszcze mamy Andrzeja Hyrę, który występuje w bardzo w sumie małej roli, tak gościnnie zgodził się na to, ale ta rola jest kluczowa dla filmu, czyli jakby w ogóle buduje koniec filmu. Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten film? No film jest na ukończeniu, jeszcze minimum 2-3 miesiące są potrzebne do tego, żeby zamknąć obraz, żeby zrobić postprodukcję dźwięku. Mam nadzieję, że film będzie gotowy do pokazywania na wiosnę. Dobra, dzięki. Dzięki.